Pole powierzchni poniższego prostokąta wynosi 12x do czwartej, dodać 6x do trzeciej, dodać 15x kwadrat metrów kwadratowych. No dobrze, mamy taki prostokąt podzielony na trzy mniejsze prostokąty. Pole tego pierwszego to jest 12x do czwartej, drugiego 6x do trzeciej, a pole tego trzeciego to jest 15x kwadrat. No i w sumie, jak dodamy te trzy pola, to rzeczywiście dostajemy to wyrażenie, które tutaj jest. No dobra, czytam dalej. Szerokość tego prostokąta w metrach jest równa największemu wspólnemu dzielnikowi tych trzech jednomianów. No, no dobra, największemu wspólnemu dzielnikowi, czyli największy wspólny dzielnik tych trzech jednomianów to jest szerokość tego prostokąta, czyli ten wymiar pionowy tutaj. O co nas teraz pytają: ile wynoszą długość i szerokość tego prostokąta? No dobra. Zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to zadanie rozwiązać. Kluczową obserwacją tutaj jest zauważenie, że pole prostokąta no to jest iloczyn szerokości i długości. Więc, jeżeli pole jest dane takim wyrażeniem wielomianowym, takim wielomianem, wiemy jak znaleźć szerokość, bo szerokość znajdziemy jako największy wspólny dzielnik tych trzech jednomianów, no to musimy ten największy wspólny dzielnik wyłączyć przed nawias. A to, co zostanie jako ten drugi czynnik, to będzie ta długość tego prostokąta. Wtedy ten największy wspólny dzielnik wpiszemy jako szerokość, a to, co zostanie po włączeniu tego największego wspólnego dzielnika, to będzie długość. Czyli plan jest prosty. Trzeba znaleźć najpierw największy wspólny dzielnik. Jak to zrobić? Zaczniemy może od przyjrzenia się tym współczynnikom liczbowym i znajdziemy najpierw największy wspólny dzielnik dla tych trzech liczb: dla 12, 6 i 15. No, różnie można się za to zabierać. Możemy na przykład rozłożyć każdą z tych liczb na czynniki pierwsze. 12 się dzieli przez 2 i to będzie 2 razy 6. 6 jeszcze można rozłożyć, co będzie 2 razy 3. Czyli rozkład 12 na czynniki pierwsze to jest 2 razy 2 razy 3. 6 rozkłada się po prostu na 2 razy 3, a 15 rozkłada się na 3 razy 5. No i teraz możemy szukać tutaj wspólnych, wspólnych Dzielników. No, widzimy, że trójka występuje, jest czynnikiem pierwszym, który występuje we wszystkich tych trzech rozkładach. No i koniec, nie ma więcej takich, które by występowały we wszystkich trzech. 12 i 6 dzielą się przez 2, ale 15 się nie dzieli przez 2. 15 się dzieli przez 5, ale ani 6, ani 12 się nie dzieli przez 5, czyli trójka jest tym jedynym wspólnym dzielnikiem największym. Można też było to inaczej zrobić, na przykład znaleźć wszystkie dzielniki 12. 12, można przedstawić jako 1 razy 12, albo razy jako 2 razy 6, albo jako 3 razy 4, czyli to są wszystkie dzielniki 12, jakie są dzielniki szóstki. No szóstka to jest 1 razy 6, albo 2 razy 3, czyli to są wszystkie dzielniki szóstki, a 15 to jest 1 razy 15, albo 3 razy 5. I koniec. No, i teraz musimy znaleźć największy wspólny dzielnik tutaj. No to widzimy właśnie, że trójka jest dzielnikiem, który występuje we wszystkich tutaj i jest największym z nich, bo oprócz jedynki jest jedynym dzielnikiem tak naprawdę wspólnym. No dobrze, tak czy inaczej widzimy, że ten wspólny czynnik liczbowy to będzie 3. Czyli na pewno będziemy mieli 3 razy x w której potędze mamy x do czwartej, x do trzeciej i x do drugiej. Popatrzmy na te x'y tutaj, tak? Tu mamy x do czwartej, x do trzeciej, x do drugiej. No to jaka jest największa potęga x, jaką mogę tutaj wyłączyć, przez jaką mogę podzielić te trzy jednomiany? No to będzie x do kwadratu, dlatego że to jest najmniejszy wykładnik. x kwadrat przez x kwadrat się podzieli, x do trzeciej przez x kwadrat się podzieli, x do czwartej też się podzieli, ale większej potęgi nie mogę wyłączyć, czyli tym Wspólnym dzielnikiem tą szerokością będzie 3x kwadrat. Czyli już wiemy, że szerokość jest 3x kwadrat. A teraz trzeba znaleźć te pozostałe. No to popatrzmy, przez co muszę pomnożyć 3x kwadrat, żeby dostać 12x do 4. No, 12x do czwartej podzielone przez 3x kwadrat to będzie 4x kwadrat. 4x kwadrat razy 3x kwadrat to będzie 12x kwadrat. Dla drugiego prostokąta. Muszę tutaj 6x do 3 podzielić przez 3x kwadrat, to będzie 2x. No i wreszcie trzeci prostokąt. Dla trzeciego prostokąta mam 15x kwadrat podzielić przez 3x kwadrat, to będzie po prostu 5. No i teraz to jest długość tego pierwszego prostokąta, to jest długość tego drugiego prostokąta, to jest długość tego trzeciego prostokąta. No to długość całego prostokąta to będzie suma tych długości. No więc już widzę, co muszę wpisać do pola odpowiedzi. Szerokość to jest 3x2, a długość to jest 4x kwadrat dodać 2x dodać 5. Taka jest odpowiedź do tego zadania, a przy okazji zauważmy, że znaleźliśmy rozkład tego wielomianu na czynniki. No bo 3x kwadrat razy 4x kwadrat plus 2x plus 5 po wymnożeniu da nam właśnie ten wielomian. 12x do 4 dodać 6x do trzeciej. Dodać 15x kwadrat.